Pożyczyć ciągnik i brać się za robotę. Kurwa, jeszcze na moim podwórku chce mnie rozwalić, co nie? Niesamowite, ale platy będą mi tutaj robotę zabierać. Robota co? Jest panie na polu. Co tu się odwala? Halo, halo, słucham. Dzień dobry. Dobry. Nie ma syna w domu? Córki nie mam w domu. Nie ma? Nie ma. A nie wiem, poszła pewnie gdzieś. A co ty jesteś w ogóle, tak? Chciałbym się zapytać. Kolega. Kolega? Nie, tak trzymać się z oczu patrzę, więc ja nie wiem, czy moja córka może się spotykać z takim kolegą. Przepraszam. Proszę bardzo, to jest irokeza. Takiego... Panie, zmień się pan tego irokeza, bo ja porozmawiam. Jak tylko córka wróci do domu, ja porozmawiam z nią. Ja se z nią porozmawiam. Z kim ona się spotyka? Przepraszam. Zaraz, ja do niej napiszę zaraz wiadomość na Messengerze, że przychodzą jakieś tutaj... Kawalery. Kawalery tam, zachciały jej się bajerować i to samo. Oprócz 50, którą żeś prawie rozwalił. Ty, cwaniaczku. O, proszę bardzo. Halo, słucham. To mi syna obrażasz. O, widzę, że syn, ojciec do syna podobny, syn do ojca, wszystko się zgadza, no. Panie kolego, no przyjeżdża mi tu jakiś młody i tu do mojej córki gdzieś tutaj zalatuje. Ja nie wiem, kto to jest. Zamiast przyjść ładnie z winem, kwiatami, to on tutaj mi na pole wjeżdża i z córki szuka, co? O, on ładnie tak kurwa obrazu po wyglądzie oceniać. No wiesz, jak to jest, no. Panie kochany, no. Kurwa, twoja mać, ciągniki mi same jadą. Widzisz, panie, co tu się dzieje i jak ja mam się tu nie denerwować, i panie. I pani siebie się za robotę wziął, a nie. No, ja tu mam obstawę, panie, to nie bądź taki hej do przodu, bo ci z tyłu braknie. Ja tu zobaczę, do chłopaków tylko gwiznę z budowy oni przyjdą, tak? No. Ja nie wiem, co ona może zrobić, ale to jest, wiesz, ty pan pilnuj syna. Ty pan pilnuj syna wtedy, tak? Ty pilnuj ty, kurwa, bo ci jedziemy z opokami. Ty, kurwa, młody, ja cię wyciągnę, kurwa, z tej czerwiecki zaraz. Widzisz pan, kurwa. Widzisz pan, co z nami nie wygrasz, bo mamy za dobrą tą. No, panie, nas nie pan nie przegadasz, pan mi serce, nie co? Mów jedyny, kurwa, młody, nie ma i mi to będzie pierdolił jakieś kotopoły. Ja nie wyjeżdżę z tego pola. Proszę pan, proszę bardzo, bo pana wyniesiemy, tak? Ma pan niebieskie buciki, zaraz czarne będą, tak? Zaraz będzie żółte papiery miał. No. No, no pierdolcie, bo my syna znajdziemy, zobaczysz tam. Panowie, weźcie go tam, delikatnie. Panie, nie masz pan szans. No. Dostaniesz pan tam, kurwa, spacy, to się skończy dzień dziecka. No, patrz tak, jakie teraz wszystko na tych wsi trzeba się pilnować, bo koło żeby nie będzie. Ale dobrze. O, żeż, kurwa, raz, dwa, trzy. Co tu się odwala? Ja pierdzielę, piątkę wrzucę, ja spierdzielę. Taki słany był, kurwa! Słaniaczku pierdolony! Sąsiad, ja uciekłem, nie wiem jak ty, ale... Ja się w to nie bawię. Jadę! Mój rowerek! Po rowerku, ja uciekłem z tym, co nie? Nie wiem, co robić, ale... Pizda jebana. Kurwa, dobrze, my sąsiad mamy to same gospy, ja się wolę to spokojnie. Kurwa, stragan! Czy wyjeżdżać, czy nie? Dobrze, zdążymy uciec. Uj, wam mój stragan. I po straganie. Sąsiad, masz w aucie. Nic, tak to jest, jak się zadziera z bandziorami, to. Ja wyjeżdżam. Uczyłeś się z kitrałem, ale... O Boże! Nie mogę. Nie wiem, na razie to widzę, że coś lata w powietrzu. Nie, to chcę ci zobaczyć auto swoje. Nie, ja się boję tam. Kubaniec, kurde. Przyjechał, porobił, taki finał z nim wyszedł, dobra tam. Nic tam, więc uciekłem. Ja tu zaparkuję. No nie mogę. Bo to jeszcze nie skończyłem roboty. Dobra, to dzisiaj tylko jęczmiunkę będziemy kosić, to tam mi skosisz i słuchaj, tu drugie pole jest u sąsiada. Proszę poczekać chwilę, bo rozmowy trwają. To śniwa. To żeby... Pewnie coś mi jedynka śnieży, może bym ustawili czy coś. O kurwa! Dobra, dawaj. Na TVP PiS tam weź przestaw, dobrze. Poczekaj, ja ci pójdę powiedzieć, zaro ci chcesz, to weź, mogę przestawić, ej, nie? To weź mi od razu kuntówkę, podaj to rozetnę to wtedy. Kurna, nie będzie.